Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Jako, że na moim kanale coraz częściej pojawiają się różnego rodzaju newsy, informacje, jakieś smaczki o grach, postanowiłem zrobić nową formatkę, która od razu wyglądem powie wam, czy dzisiaj będzie grane, czy dzisiaj będzie gadane. Także dzisiaj sobie pogadamy. Powiemy sobie kilku grach, o których ostatnio nagrywałem, także będzie to Star Citizen, będzie to No Man's Sky i Starfield Bethesdy. Opowiemy sobie o nadchodzących update'ach, o informacjach, które udało mi się wykopać, których skądś tam wygrzebałem, które chciałbym wam przekazać, ponieważ mogą okazać się dość, może nie wartościowe, ale pozwolą wam zaoszczędzić trochę czasu, nerwów, a może i nawet pieniędzy. Także zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie Star Citizena. Nagrywałem o nim kilkanaście dni temu, także ci, którzy oglądają, może pamiętają, jak wspominałem o tym, że od czasu do czasu można sobie pograć za darmo. Taka możliwość właśnie się zbliża do nas. Dokładnie 17 listopada, od 17 listopada do 30 listopada będziecie mieli możliwość przetestować grę za darmo. Wystarczy zarejestrować się na stronie Star Citizena. Warto też wpisać kod referencyjny, który tam jest. Dostaniecie dodatkowe 5000 kredytów na start, pobrać klienta i będziecie mogli sobie przetestować grę. I tak jak mówiłem, jeśli o nią chodzi, jest dużo błędów. No jest to wciąż pre-alfa, także nie możemy potraktować tego jako pełnowartościowej gry. Aczkolwiek potrafi sprawić przyjemność w trakcie zabawy z nią. Potrafi też wyprowadzić z równowagi jak diabli. Ale jeżeli przymkniemy oko na to, że od czasu do czasu nas wywali, jeżeli przymkniemy oko, że coś nam się nie załaduje, czy gdzieś tam pogubimy tekstury, można z tą grą całkiem przyjemnie spędzić czas. Także jeżeli swoim ostatnim filmem nie zniechęciłem was za bardzo, a może zachęciłem, będziecie mieli okazję za niecały tydzień już to sprawdzić. Także zapraszam na stronę Star Citizena. Tam wystarczy, że się zalogujecie, wpiszecie kod referencyjny. Na dole będziecie mieli informację o evencie, który nazywa się Free Flights, czyli darmowe loty, to chyba o to chodzi. I pobierzecie klienta gry i od 17 będziecie mogli sobie pograć. W tle, jak widzicie, leci właśnie trailer. Gra nie wygląda do końca tak jak na nim, ale powiem wam, że w miarę robi wrażenie. Modele statków bardzo fajne. Modele broni, pancerzy nie najgorsze. Myślę, że naprawdę warto spróbować, bo jeżeli nie teraz, nie za darmo, to kiedy? No chyba, że ktoś ma na zbyciu jakieś 40-50 dolarów na najtańszy pakiet, no to może sobie zakupić. Ale myślę, że warto wpierw przetestować swoją cierpliwość i czy dacie radę z tą grą. Dobra, a teraz sobie powolutku przejdziemy do No Man's Sky'a i najnowszego update'a o nim. No Man's Sky. Na swoim ostatnim filmie mówiłem wam, że istnieje duża szansa na to, że pojawi się jakiś nowy patch w najbliższych dniach. Dobre jest to, że się nie myliłem. Złe jest to, że były to tylko jakieś tam poprawki, łatki, naprawy błędów, które występowały w grze, które występowały w silniku gry. Nie było żadnego grywalnego kontentu. Przynajmniej jak na razie nie było, ponieważ wciąż mam nadzieję, że się coś pojawi. Nie tylko ja. Jeżeli sobie przyjrzycie innych twórców, większość z nich
sugeruje, że coś powinniśmy dostać jeszcze przed końcem roku. Co za tym przemawia? Po pierwsze, zawsze pod koniec roku pojawiała się jakaś ekspedycja, którą mogliśmy grać przez święta aż do nowego roku. Póki co cisza, więc liczę na to, że coś będzie. Sprawa druga. Często, gęsto pod koniec roku właśnie też dostawaliśmy możliwość zagrania w ekspedycje, które były wcześniej. Nadrobienie zaległości, nazwijmy to tak. Także też liczę na to, że być może będziemy mogli coś zrobić. Bardzo chętnie bym zrobił ekspedycję z Normandią. Niestety tutaj raczej jest to marzenie ściętej głowy, ponieważ byłby potrzebny znowu kolaps z Mass Effectem, którego no, z pewnością nie ma, bo by było o tym głośno. No, a może chociaż żywą fregatę byśmy sobie ogarnęli, albo którąś z pierwszych ekspedycji, których też nie robiłem. I sprawa trzecia i chyba najważniejsza. Pojawiła się pewna teoria odnośnie Steama. Steam ma pewną politykę, jeśli chodzi o przecenianie gier. To znaczy, gra może zostać przeceniona raz na 30 dni. Nie krócej. Jak dobrze pamiętamy, kiedy wszedł ostatni patch, było to dokładnie 24 dni temu. Właśnie ta gra była na przecenie. Więc warunek ten wciąż nie został spełniony. Wciąż 6 dni brakuje, żeby móc przecenić No Man's Sky'a. A jak już no, nieraz widzieliśmy, kiedy pojawia się jakiś nowy content, kiedy się pojawia coś dużego w grze, jest ona przeceniana nawet do 50%, więc wciąż żyję nadzieją, że 17 listopada, bo to akurat tak dziwnie wypadło, że zgrywa się też z datą wyjścia free-to-play Star Citizena, nie? Że 17 listopada dostaniemy jakieś informacje odnośnie nowego kontentu, nowej ekspedycji. Oby. Mam taką nadzieję. No i lecimy do przykrych wieści Bethesda. Bethesda wypuściła najnowszy update, w którym dodano możliwość DLSS-a, w którym poprawiono kilka błędów. Obiecywano, że naprawiałem questy, zbugowane questy, które uniemożliwiają nam grę. Niestety miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Jeżeli jeszcze nie ściągnęliście sobie wersji beta gry, ponieważ update na razie wyszedł tylko na beta, nie róbcie tego. Ten update naprawił kilka błędów, ale znacznie więcej z nich się pojawiło. Znikające statki, znikające bronie, downgrade broni, NPC bez ubrań. To jest tylko kilka przykładów, które wyskakują ludziom grającym na wersji beta gry. Poczekajcie, naprawdę poczekajcie, bo nie warto sobie psuć krwi. No, strasznie dużo błędów, strasznie dużo ludzi raportuje o nowych błędach, o jakichś nowych wpadkach. Także zostańcie na oryginalnej grze. Póki co z betą się wstrzymajcie, ponieważ naprawdę nie ma to sensu. Liczę, że Bethesda sobie z tym poradzi. Nie jest to małe studio,
a chyba żadne inne studio nie ma tak dużego doświadczenia z błędami jak właśnie Bethesda. Więc pewnie prędzej czy później to ogarną. Oby prędzej. Właśnie mam zamiar zaraz niedługo skończyć fabułę i lecieć do NG10, nie? Ale co? Na razie Bethesda robi nas w kunia. Twórcy odpowiadają w tak głupi sposób, jakby ich odpowiedzi pisał chat GPT albo cokolwiek podobnego. Ich tłumaczenie nie przemawia do mnie. Mieliśmy dostać poprawioną wersję gry na chwilę obecną. Beta. Nie mówię tu o oryginalnej grze, tylko o jej wersji beta. Beta jest jeszcze bardziej dziurawa niż był Starfield na początku. I co, to by było na tyle, jeśli chodzi o informacje, które udało mi się wygrzebać przez ostatnie 24 godziny. O informacje właśnie tego, co się wydarzyło w kosmicznych epopejach ostatnich czasów. Żegnam się z wami uprzejmie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie.